Dalej działamy z przygotowaniem. Nawodnienie, ale nie widać. No wiecie, piątek jest, kurde. O, ale naprawdę rewelacja. Nagrywa w nocy. Petarda ta kamera. No zobacz, jak widać. Rozjaśnia się, widzisz? No faktycznie, jak za dnia. Naprawdę jest petarda, nie? Zakładaj Stachu ten wałeczek. Jeśli spasuje. Jak nie, no to trzeba do Bogusia jechać po wałek. No on jest, tylko że jak się opuści na dół, no, to pompę wygrywa, nie? No to nie będziemy opuszczać i tyle. Trzeba orientować się. Dyszę mamy, bo tu jest tak, jak to się nazywało? Ta podkładka, co tam jest pod tym dyszą, zapomniałem, jak się nazywa. Ona ma 1,2 mm. Mamy tabelkę do rozprysku pana Michała Zbierskiego. Pozdrawiam, podesła mi. Także lejemy wodę, przepłukamy, lejemy RSM i co, przykujemy na przyczepę, przywiozłem ściągnik z przyczepą jeszcze, ładujemy Mausera i będziemy atakować. Nagrywaj się. Na takiej wysokości. Na takiej wysokości. Tak jak, nie. Tak jak teraz. Zrobi, przywieziesz ten wałek. No będzie mocno, wiesz jaki mam pomysł, bo u mnie jest tam mokro na dole. Jak mam 10%, to od razu pojechać z beczką, rozjebiemy ją szybko i tyle, nie? Ale gdzie my tam pojedziemy do ciebie, jak tam jest zajebany fes? Nie, tam nie ma wody, nie wisi. No nie najlepiej wisi. No, jechać, bo znowu jak pojedziemy, to będzie tak jak rok temu. Jeżeli... No rozlejemy tego szybko. No nie, ile się wiedzie, się nie? Zajebiemy? Najważniejsze to jest u Bogusia ten certyfikat znaleźć. Zaraz mam, nie? To czuję, że te targi się na jutro przeciągną. Nie ma problemu, ja ostatnio chodziłem w Bogusie, to luksus było. Ja normalnie chodziłem i deptałem, nie było, wtedy by można było zwierzęć, nie? No to tak jak u mnie ja byłem, jak drzewo przywieźli. Bo u ciebie są suche te pola, nie? No. Ale u mnie jest ile tego szlaku. A, to szybko pójdzie. A takie pytanie, panie kierowniku, pryskane będzie u mnie jutro? 5 pionek trzeba dać. Zobaczymy, nie wiem czy się z wszystkim zrobił. Zobaczymy ile będzie to by czasu, trzeba było otwarty atakować. Ale słuchaj, ja chodziłem na tym co ma być do oddania i nogi mi zapadały się jest szybko. Więc ostrzegam cię z czystym sumieniem, że ja bym uważaj. Ja zrobił tak, żebyśmy o 5 równej już wyjechali. Żeby już 5, żebyśmy lali po prostu, nie? Żebyśmy o 5 rano lali i tyle. Ja tylko tyle godziny, powiem. 3 godziny oblejemy wszystkie pola, ile będzie. Co? Ja parkę zatrudnię. Nie no, koparka to jest. Ja dobra, mu... ale po równe 4! A tutaj wziąłby ropy i dropowicą zapierdolił. Zaraz się zrobię, dlatego ci pokazuję, że chcę robić. Ale tu też? Do tyłu. Tak, tu dwie te sztuki były przekręcone, reszta jest okej. No, bo ty nie, o tym nie chodzi. Chyba nie ma w 60 obrotomierza. No tutaj no, ktoś nie chodzi. Weź mi się te prędkościomierz, nie weź się. Nic nie, nie. Zajebałem się z niego. No szeroki. Zjebałeś się? Daj mu go miodu. Kurwa, to jest dawka. Dawka bogata będzie. Nie wleć.
czy... Ile tam jest barów? No? Ile tam jest barów? Nie, no nie każdy przyznać, nie będziesz jechał na trójce. Sanie wyłączę, musi zastać. No musi, człowieku, na paliwku. Jak mówi, paliwa nie było, nie, no jest paliwo. Chłopie, wkładam śrubokrę, nadą się na dnie macza. No dobrze, ale mokra była świeca. No i chuj, że mokra była świeca, jak nie miało to zastać. Niech se pochodzi. Przygotowany pod nawozy, pełną parą. A, magaru. A ja, zobacz. Strzela, nie? Dawaj, popsaj. Popsen bęk ze kolonerzy. Ona powie, kurde, kubki, kurde, palopopę, piwnicy i gazują. Musi się zagrzać, kurwa. Daj jej miodu. Chłopie do tego, do... ile to? 5,5 koni będzie miało, nie? 7 KW chińskich. To na europejskie to ze 3 konie. Nie no, 7 koni ma. 7 koni. No, a fał twoje ze miodu. Do junaka, jak go rzucił, na dęba wystawał, nie? A daje jeszcze gazu. Patrz, nie trzymam go, patrz. Kurwa, to jest ten. Dobra, montujemy. Jest ostro. Siostro. Będzie teraz gazował, kurwa, cały wieczór. Ty, nie gazuj do rana, bo nie odpalimy. Wlewamy wodę do pompy. I będziemy zalewać opryskiwacz RSM-em i jeszcze na 30 rzucimy Mausera, żebyśmy mogli trochę płynnie rozlewać. Stachu będzie rozlewał, ja będę dowoził na bieżąco RSM. Opa! Całą chłopie, nogę mam kurwa w wodzie. Ja się wpierdoliłem do kałuży. No ja trzepnąłem ławeczkę i wiaderka mi się wylała. No i zajebiście. Elegancko. To może być nie tak. Szaman potrzebny od zaraz. Już wszystko zrobione. Pozdrawiamy grę upload. Grzesia. Czekaj, czy na targach będzie. Gdzie? No bym chyba nie, do Niemiec nie wiem. Szaman, no po drodze zajedzie. Szaman potrzebny na już. Dobra. Ile tej wody tu wchodzi? Ja pierdolę. Sporo wchodzi. No. Tylko wcale ten jest kurde nie wsadzony jeszcze. Pół wiaderka. Pół wiaderka. Freestyle. Dobra. 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 Wszystko tu jest ustawione. Wszystko jest. Jesteś? Jestem. Nie gazu. Bez gazu. Co? Co?
zassa, uważaj, trzymaj węża. Trzeba zlać teraz węża tylko, wiesz? Tak, trzeba. Zaraz. Weź mi tam trochę tu podłu. Przyjdź najwyżej tutaj na tą stronę i podnieś. A, czekaj. Poczekaj, poczekaj, tak sobie to przejdę. To zleci, wsadzimy do beczki. Pompę też trzeba wyjąć. Trzeba później to chyba zabrać. No, poczekaj. Oh. Wiesz co trzeba zrobić? Tu trzeba wyjąć. Niech powietrze zassa. Jeszcze dzisiaj, ale zobaczymy jak to na pijakach, to wiecie jak to jest. Masz w telefonie ten prędkościomierz? Miałem. Najwyżej na moim będziemy sprawdzać. Chłopaki oporowo, oporowo, i zrobię to oporowo. Musi być oporowo. Miał być przygotowania, a jeszcze jednak testujemy. Ty, Stachu! Chłopie! Zobacz, kurwa, jak po łące się chodzi. Jak po łące. Mieszanka gorzowska. Nie no, tutaj to okej. Okay. Nie no, jest git. Tam jest najgorzej. Tam wyżej? Tu jest taki dół. Znaczy dół. No tu powinno być najgorzej, nie? Mokro. A miękko. W sensie takim, że wiesz, że ziemia nie jest taka, wiesz, zbita. Tu się zaczyna. Lety były to chłopie. Taka taśma, wiesz, szeroka. To by chłopie, widać u nas było z zawodnicy. Dobra. Rozpinamy ten sprzęta. Opryskiwasz to, aby go kurwa naciągle w tamtą stronę, ale teraz to nie ruszymy. A, to ta, weźcie z tej strony. Opa. Bo to pamiętaj, że ten, ta końcówka ostatnia jeszcze szerzej daje, nie? Trytytkę. Tu pod spód trzeba. Gdzie ta trytytka? Kieszeni? Jest. Tu złapiesz. Złapię? No złapię, dawaj tę trycytkę też. Jest. Tak, delikatnie. O. Dobra. Dobra, coś tam widać. Dobra. Jest. Najważniejsze miedza. Odjedź, bo ona tu pryska chopie pół metra. I poza. Mocne manewry, moi drodzy. Szerzej, szerzej jeszcze. No bo to daje na miedzę będzie lało. Samolot rozłożony. Dobra, atak. Ty!
Dobra. Czekaj! Ja idzie. Czekaj, czekaj, bo tu trzeba dopiąć je. Co? Zapuścić wstecz. Puścimy. Bo nie ma wody chyba. Może nie zastało, wiesz? Cofnij! Bardziej do prawej, Stachu, bo będzie lało jeszcze metr na miedzę. Jest sypu w chuj. Masz ten, jakąś ten, dygnąć, żeby to? Co to jest? Woda, kurwa! Zamarzła już, ja kurwa. Czaisz? Woda już zamarzła. No i wyjebało mi teraz to. Tu jest jedno. No dobrze, ale wyjebało to. Dobra, jest? No jest, a drugie? Tu jest to, tu jest. Patrz, kurwa, ty, zamarzło już, czaisz? Zamarzło. Ja pierdolę. Już jest przymrozek. To jest twoje. To jest moje jedno całe, no. No to jest to twoje. Czekaj. To idzie najpierw to. Ty, ja pierdolę, w szoku jestem, że już zamarzło, nie? To idzie tak. A nie ta uszczelka? Zobacz. Jak to może się dać? Tak, dobrze, to jest to. Jak to mówisz? Jak tym? Tym to i uszczelka. Tak, i teraz uszczelka. Tu jest numerek? To nie ma znaczenia, bo to dziura jest, tylko chodzi o dziurę. Ale kurwa jaja, ty, że zamarzło. Jestem po prostu w szoku już, czaisz? No. Mam teraz tak. Tak, i zamykaj. Drugą odwróć, tak, tak, tak jak teraz. Dobra. O, masz. Ja pierdolę, zajebało całe lodem. Zamarzło, to trzeba iść, kurwa? Ty, ja jestem w szoku, że już tak szybko zamarzło. Także czekaj. Nie w tę stronę. Puścić, kurwa, na łące, to nie dojedzie. Ta! Dawaj. No to tam nic nie szkodzi, kurwa, Boże, tam 5 litrów te czy w te. Nie o to mi chodzi, żeby tu nie jebało. Dawaj. Ta! Zamarzła, zobacz co tu się stało. Kurwa! Dobra, wyszło. A masz sitko? Tu jest sitko. Nie zamarzło? Poczekaj. Kurde. Można jebało penolodne. O, jest. Ja pierdolę. Ale kurwa za jak szybko, nie? Tak to wszystkie lały, tylko skrajne. W tę stronę? Nie, w drugą. Masz rękawiczkę, co załóż może. Będzie ci, bo ci zimno, kurwa, chuj. Chuj tam. Masz prawą. Cóż, ta tak samo. Ja pierdolę sopelkę. Ja cię kręcę. I to powiedz mi, że nie będzie przy gruncie, wiesz, zamarznięte dzisiaj. Zobacz, jak tu się błyszczy łąka już, zobacz. Dobrze, w tę stronę, jest. Tu było wszystko ok, jeszcze tutaj, tylko ta belka na belce. Jak już chłopie...
jedziemy dalej. Z przygotowań wyszło rozlewanie niezapowiedziane. Roki, nie szczekaj. Masz tę drugą rękawiczkę w kabinie? Odejdź. No, jak w końcówkach potrafiło ujebać.